Wasze wnuki idą śladami Eugeniusza Kwiatkowskiego. Dzięki Wam wszystkim za ten piękny wpis. Dzięki, drodzy mieszkańcy Szczecina, za pamięć o moim bohaterze Kwiatkowskim. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Pan profesor Brzozdowski jest fundatorem tego popiersia, które będzie od tego momentu w Szczecinie. Będziemy mogli cieszyć się obecnością Eugeniusza Kwiatkowskiego, który, chciałam przypomnieć, przepłynął całą Odrę. Przepłynął na barce i następnie w rękach obu kapitanów tutaj został do nas doprowadzony. A więc mamy Eugeniusza Kwiatkowskiego na wałach Chrobrego, mamy Eugeniusza Kwiatkowskiego w naszych sercach. A teraz chciałabym serdecznie jeszcze raz wszystkich powitać i powiedzieć, że w PiS-ie uczestniczyli najwspanialsi pisacy, że były to jednostki, które płyną już od portu Uras, a więc też przepłynęły prawie całą Odrę po to, żeby do nas dotrzeć. A dowódcą jednostek z portu Uras jest nasz wspaniały kapitan Henryk Klimczak, którego serdecznie witamy. Witamy również kapitanów pozostałych jednostek, które prezentowaliśmy w trakcie, kiedy żeście paradowali po Odrze. Pięknie żeście się nam prezentowali, cieszymy się bardzo. A teraz chciałabym prosić, żeby wszystkie jednostki pomachały rękoma, pokazały, że jesteście tu właśnie. Nasi są najwspanialsi kapitanowie i załogi jednostek. Teraz, proszę Państwa, chciałabym zaprezentować uczniów ze szkół Bielska Białej, Jaworza, a nawet z Polonijnej Szkoły w Cieszynie, w Republice Czeskiej. Bardzo prosiłabym, gdzie jesteście, pokażcie się, pomachajcie. Stoją tam gdzieś, no to się troszeczkę oddali. Prosimy, podejdźcie do nas bliżej. Tak. No i oczywiście, proszę Państwa, przepiękne, przesympatyczne, pięknie śpiewające i tańczące dziewczyny z Ulanowa, razem z panią Aliną Grzybowską i opiekunką. Pokażcie się, rączki pomachajcie, tak. No i proszę Państwa, studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej, to jeśli mówimy o organizacji PiS-u, to są wspaniali moi studenci i to są moi współpracownicy, którzy też tutaj się krzątają pomiędzy gośćmi i chciałabym im serdecznie, serdecznie podziękować i pogratulować wspólnego sukcesu tego wszystkiego, co wiąże się z PiS-em Odrzańskim, przez nas PiS-em Odrzańskim. Ale chciałabym również prosić tutaj pana dyrektora Żywotarskiego, który ma niespodziankę dla naszego Rytmana, dla Mieczysława Łabęckiego. Jeszcze raz pogratulujmy panu Mieczysławowi tratwy i tego, co uczynił dla PiS-u przez 16 lat. A w tej chwili pan, bardzo proszę o zaprezentowanie. Imieniu dyrektora naczelnego Pawła Sienka-Luka w 60. rocznicę istnienia, już 60 lat Polska Szkoła Morska istnieje, wręczam panu Rytmanowi ten medal pamiątkowy na pamiątkę i Polska Szkoła Morska, i panowie na wodach śródlądowych. Reprezentujecie to, co najpiękniejsze, wykorzystane możliwości zarówno na morzu, jak i na drogach śródlądowych. Niech szczęście sprzyja, niech patronowie prowadzą i dużo, dużo pomyślności i zdrowia życzę. Dziękuję za ten piękny dar. Myślę, że nikt z nas ulanowiaków jeszcze lat temu, kilkadziesiąt, nie marzył o tym, aby Ulano był tak blisko morza, w sensie dosłownym. I dzisiaj w tej aurze deszczowej, ale niemniej jednak, jak mówiłem, dla ptaków nie ma tej pogody. Cieszymy się ogromnie, że możemy kolejny raz witać mieszkańców Szczecina i wszystkich, którzy w tej imprezie właśnie przysięgną naszą planową.